3, 2, 1. Siema, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, mamy trochę dziwny odcinek, ale musicie mnie pochwalić za to, że dotrzymałem słowa, że dzisiaj się pojawił film, bo dzisiaj miał się pojawić. Także propsy dla mnie, propsy dla mnie. A jeszcze oczywiście przed odcinkiem zapraszam was do subskrybowania kanału oraz do lajkowania. A dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule i zresztą też po miniaturce, mamy moją właśnie tutaj szafkę. Także zanim ją zobaczycie, wbijcie jeszcze na mojego Instagrama i ja co, już więcej nie przedłużam, także lecimy na szafkę. Dobrze, a więc już tutaj jesteśmy przy szafeczce. Jak to każdy tutaj youtuber, musimy zacząć od najgorszego. Czyli, że coś takiego, którego w ogóle nie kupuję, bo dla mnie to jest tak nieopłacalne. No po prostu mamy tutaj muzyczki w lobby, także no wiecie jak jest, takie 2/10, dużo mam tych tutaj muzyczek, tak se, ale no. Ekranów wczytywania, jak dużo osób ma więcej. Oczywiście moja szafka to jest od dawnego sezonu, czyli że od... Ja zacząłem grać od 9, później miałem przerwę z sezon albo dwa i wróciłem do Fortnite'a, czyli że tyle rzeczy uzbierałem przez ten cały czas. Myślę, że problemu nie ma. Okej, malowania tak samo, nie kupuję karnetówki, darmówki, takie wiecie, fiki, miki. Jedno z moich ulubionych to jest chyba to, chociaż czasem często zdradzę, ale ja zawsze gram bez malowania, bo lubię patrzeć jak te bronie zawsze wyglądają. Następne są smugi. Tego to w ogóle też nie używam, dla mnie to jest dosyć niepotrzebne w grze. To by pasował do tego skina, ale no jak wiecie, nie kupuję takich rzeczy. Lotni też staram się właśnie nie kupować, bo to jest tylko taki ułamek sekundy i nawet średnio, żeby ktoś zobaczył, jakie macie lotnie. Lotnie mam tyle, chyba jakąś, zobaczmy, jak, czy mam jakąś kupioną. To można uznać, że jest kupiona. Akurat tą lotnię mi się podoba. No i więcej lotni właśnie nie kupuję. Najczęściej gram tymi parasolkami Dawina. Także pokczam! Uwaga, czas na emotki. Emotki mamy tutaj, ja wam pokażę tylko te moje ulubione, czyli że wszystkie emotki, które mam, takie bez graffiti i takich tutaj rzeczy. Mamy ciemną stronę, właśnie emotek dużo kupuję, styl ninja, mamy chimichangę, mamy skuterka, brumbruma, kapitana tego wspaniałego saluta, no i oczywiście takie normalne, fajne tutaj mamy. Ulubiona emotka, uwaga, czy mam ją tutaj jeszcze zapisaną, bo ostatnio kupowałem emotki, nie wiem czy ją dodałem, jak nie, dobra, to wejdę sobie tutaj i proszę bardzo, tą emotką jest Rolex, no naprawdę, to moja ulubiona, ewidentnie moja ulubiona, no i także tutaj mamy łącznie z graffiti i wszystkim połączenie, dużo tego jest, bardzo dużo wręcz. No i plecaki będą wam trochę zdradzały skiny, ale tam trudno. Także proszę bardzo, patrzcie tutaj. O, Bartuś mnie zaprasza. Mamy tutaj fajne plecaczki, fajniutkie. Dużo ich mamy. Ulubionych tam nie mam jakiś ulubionego. Zakładam tylko te, które mi pasują do skina, także pokczampy. To było trochę cringe'owe i przepraszam was za to naprawdę. To nie wiem po co kupiłem, w ogóle straciłem 200 fałdolców na jakiegoś szejka, którego kupiłem, to niedawno go kupiłem. Uwaga! Punkt kulminacyjny tego całego właśnie odcinka po tytule, po miniaturce. Mamy tutaj wszystko, o co walczyłem. Nie będę wam mówił ile wydałem, bo sam tego nie wiem, także co, lecimy do skinów. Zaczynamy od tutaj, mamy jakieś, wiecie, nie mam jakichś OG, że Renegade Raiderki, Skull Troopery, ale mam Skull Troopera, ale wiecie, nie tego, którym go myślicie. Mandalorian, nie podoba mi się ten skin, wiecie, Karnet. Ten kupiłem dla lotni, ten pakiet, właśnie dla tamtego smoka. Deadpool darmowy skin, zawsze coś. Tego skina to już kupiłem tak dawno, że chłopie, no właśnie to chyba było w tym 10 sezonie, że go kupiłem i żałuję jego kupna, szczerze, żałuję. O nie!
zwaliłem. Ale macie teraz tutaj blura, żebyście nie widzieli. Ciemrzęca, zwróciłbym go. Fate też mi się nie podoba. Fuzja, no ten styl jedyny fajny. Galaxia, fajny skin, fajny kilo, polecam bardzo serdecznie, ale już nie będzie do zdobycia. Ten skin, tego styl można wywalić kompletnie z Fortnite'a, mi się tak nie podoba dla mnie. Oczywiście moje zdanie. Kogut, no kogut, pierwszy karnet mój. Ta dziewczyna, nie wiem jak ona ma, czekajcie. Katalizator, no to katalizatorka. Kruk kupiony dla, właśnie, czekajcie, kupiłem go dla plecaka. No i ogólnie kiedyś lubiłem dużo takich męskich skinów. Wydawało mi się, że granie dziewczynami jest głupie, ale no właśnie. Ten skin, kozacki skin, możecie dowolnie modelować. Wybrałem chłopaka, nie wiem czemu, ale no, tak. Midas, fajny skinek, fajny. Jedyny chyba fajny chłopak, taki dopracowany, fajnie mi się podoba, wiecie, taki mega dopracowany jest. Roxy, bardzo dużo styli odblokowanych, dwa mi tylko zabrakło, żeby mieć full. No i no właśnie tutaj mamy dużo Roxy, tego stylu nienawidzę, jest, nie podoba mi się właśnie. Maja, zrobiłem taką Maję, bez żadnej czapeczki, taka po prostu Mają, w ogóle nie gram. Mamy jeszcze Wiecznego Rycerza, fajny skinek. Fajny, tylko ten styl mi się podoba, ale no, także pokczampy. Przechodzimy dalej, mamy Galaksję, Zwiadowczyni Galaksy, nie wygrana na turnieju, tylko kupiona, bo nie miałem tego telefonu. Teraz mamy Aquamena, Czarna Manta, w ogóle nie wiem po co ją kupiłem, jest tak, nie podoba mi się, że to jest szok. Green Arrow, fajny skinek. Też fajny męski skin, podoba mi się. Harley Quinn, no jeden z ulubionych skinów ewidentnie, sobie nawet ubiorę. Bardzo fajny skinek. Kylo Ren, fajny, wtedy lubiłem Star Warsy, teraz już mniej. Astro Jack, no superowy skin, mi się mega podoba jego peleryna, no naprawdę tak ładnie, ale ten styl jest lepszy dla mnie. Widzicie? Ładny. Ninja kupiony pod Dumbbell Challenge, taki, którego ostatecznie nie wrzuciłem. Travis Scott, fajny ten styl i fajny ten styl, kozacki skinek. Psyol Bandita kupiony i fajny, dla plecaka szczególnie był kupiony, ale widzę, że teraz skinek też jest niczego sobie. No, karnetówki pomijmy, a właśnie Duma miałem na złotym w tym poziomie. Ten mi się jedynie Doom podoba. Groot fajny, bardzo fajny. Mam takiego Groota, fajny jest. Teraz Jenniferka Stonks, kozacki skinek. A Kapitan Ameryka też superowy, podoba mi się, tylko że nie gram, ale mega fajnie jest go mieć w swojej szafce. Tutaj mamy Mystic, Psycholkę i już tutaj Psylocke, to się jakoś tak. Mamy Ironmana, trochę wam skipnę. Venoma. Wolverina, stąd ten pakiet w ogóle by niepotrzebny jest. Banany są oczywiście. Co jest? Widzieliście? Banany. Tu mamy jeszcze takiego ziomeczka. Te karnetówki wam będę pomijał. Skull Trooper, tak jak wcześniej mówiłem. Jeszcze pokczamp. Tutaj ten skin. Ta jest fajna. Ta mi się podoba. Ten w ogóle, tak nie wiem w ogóle po co jest kupiony, ale no. Pakietu będę wam go skipował. Mam właśnie ten pakiet. Dzicz, Jonesy, Julka, ten. Tu mamy karnetówy, także o, ten pakiet właśnie. Ten króliczy najeźdźca. Króliś też fajny. Lexa, kozacki skinek, naprawdę mega mi się podoba. Tamate średnio, Miałśniak też. Ten tutaj też. O, Narciara, no. Mua, piękny skinek. Ten nie wiem w ogóle po co. Tutaj mamy Tom za PS4. Hash, ciszę, mamy tą dziką kartę, dzika mamba. Tu mamy agent chaosu. Choinka, mój ulubiony skin. No, God, please, no! Sona.
Siona jakoś tak. Ten pakiet kupiony cały Samurai, nie wiem w ogóle po co on był w tym pakiecie. Śniegomando z darmówka, Tientina. Zoe, ta wiecie, taka Zoe cukrierkowa, taka inna niż tamta. Ta podróbka prawdziwej. X-Lord, Zembulet, też nie wiem w ogóle. Kisiel kontra Szlam, fajny skinek słodziak. Axo też kozak, jak Szczerbatek. No oczywiście piłkara, taktyczna piłkara. Nie kupowałem tej normalnej, bo wiecie, dwie piłkary to za dużo. Tu mamy tą diamentową Divę. Guako, Jad, fajny skin. Koniokradka, jakoś tak. Krzaczorek, kozackie style wszystkie. Kupiłem, kiedy był dopiero na tym, wiecie. Pierwszy styl go kupiłem i mam już wszystko od roku. Kyra! Pogchamp, mega fajny skin. Polecam. Renegade Raiderka. Renegade Raiderka jest w mojej szafce. Tadan! Mamy to. Uwaga! Ja wiem, że każdy by chciał Renegade Raiderkę posiadać w szafce. Tak jak ja. Mamy palucha rybnego. Jakby ktoś go nie miał. Tutaj mamy tego ninja. Mamy dla papciów, ją kupiłem. Ona ma mega fajne papcie. Widzicie papcie? Pogchamp. Pstroczka, no samą, słoneczny ptak, fajny skin. Ten coś taki, zimowy oddział, żelek, karła, jad, jade, o nie jad. Ten w ogóle tak bezsensownie kupiony, niepotrzebnie w ogóle. Ta bambiczka, ten z pierwszego sezonu, fajny skinek. Kryształ. Maniaczka, kozacki, mam dobranie do niej. Tego kupiłem w ogóle przypadkowo. Tego też. Ten skin mega fajny. Tego kupiłem na święta, ale no... Te uszy mnie zniechęcają. Biegacie sobie i te uszy was... No, i ten skinek polskich streamerów, polskich proplayerów. No, także taki wygląda całkowicie moja szafka, tak... długościowo mniej więcej.